Ten odcinek to mem z Januszem. Już chce mi się płakać. Posprzątałbyś to teraz. No, posprzątałbyś to. No to widzisz. Mamo! Dawaj, weź te pomidory. Zobacz, Jezus kochany. No. Mi się już śnią trudne sprawy. No to, szanowna pani, poproszę o większy rozmiar. Tylko szybciutko. Ale proszę pana, pan tą koszulę ale... ubrudził. Co ubrudziłem? Nic nie ubrudziłem, poproszę o większy rozmiar teraz. Tak, rozumie pani, tak. Co do pani mówię? Ile można mieć trudnych spraw w jednym życiu? To jakby co to zadanie matematyczne na twoją maturę? Już nie ma tych paru dokumentów. Nie ma, już nic nie ma, już nic nie jest tak złe jak trudne sprawy. Ale zgadnij co, robaku, to ten dzień tygodnia, to ciemkaraczki. Tak tylko podprogowo przekażę, bez przeginania pały, że... Subaru? W Szczecinie mieszka Janusz Tomczyk z żoną Weroniką i dziećmi Mają i Szymonem. Od jakiegoś czasu Weronika i dzieci mają dość sytuacji panującej w domu. Janusz zaczął się bardzo zaniedbywać. 48-latkowi jest obojętne, jak wygląda. Jeno! Bardzo dobrze wygląda. Chudziutki, wysportowany archetyp mężczyzny. Janusz jest jak ostatni flejtuch. I tak się też zachowuje. Wszystkich miesza z błotem. Jak go poślubiłam, był nawet przystojnym facetem, ale z upływem lat jest coraz gorzej. Kąpie się tylko raz na kilka tygodni i nosi te same ciuchy. Ale jak to kąpać się raz na kilka tygodni? Jak się nie myjesz tyle czasu, to nie ty się boisz zarazków, to chcę powiedzieć. Niech oni się wszyscy lepiej uspokoją. No, słyszałeś? Nie unoś się za bardzo, oglądając ten odcinek. Ja dbam o porządek i z mamą często sprzątamy. Nawet mój brat pomaga nam sprzątać po ojcu. To jest sprzątanie? Ha! Tak samo sprzątam. No ludzie, jak coś spadnie na podłogę albo coś skapnie, to od razu ludzie mają problem. Od razu wszyscy marudzą. To jest chyba normalne, tak? Zasada 3 lub 30 sekund lub 30 minut. Pamiętajcie! Janusz przed 3 dniami otrzymał wypowiedzenie w pracy. Powodem był między innymi jego nieprzyjemny zapach i zaniedbanie. Tak go hejtowaliście, że leń? Gdy jeszcze miał pracę? Mordy, głuptasy! To był dopiero samouczek. Cholerny świat. Ten ważniak mnie po prostu zwolnił. To są jakieś jaja, to jest jakaś dyskryminacja. Nie można tak zwolniać ludzi tylko za to, że źle wyglądają. A tak swoją drogą, ja myślę, że on chciał sobie zatrudnić taką pewną jakąś paniusię, żeby ją tam obmacywać na zapleczu. Ja już wiem, jak to wygląda. A ty skąd wiesz, jak to wygląda? W sensie, czy ten szef ci robił krzywdę? Czy on cię molestował, na przykład? Trzeba być głupim, żeby przez niechlujstwo stracić pracę. Trzeba być głupią, żeby wziąć taką rolę w pardokumencie, to chciałbym zaznaczyć. Wiecie co, czasami mam wrażenie, że mówię, że już kiedyś mówiłem. Możecie mieć też takie wrażenie, że robicie ciągajoczki. Ciągajoczki jest jak Stranger Things. Powinno było się zakończyć na pierwszym sezonie. Od momentu, gdy Janusz został zwolniony z pracy, 48-latek zachowuje się coraz bardziej nonszalancko. Wszyscy w domu usługują mu na każdym kroku. Który level ma ten Janusz, że one nie potrafią się przeciwstawić jego władzy i influence? Mogę powiedzieć wpływom, ale za dużo grałem Mountain Blade. On nie wygląda na zbyt potężnego. Zobacz, jak ty wyglądasz. Mączkę sobie ubrałbyś coś normalnego. Mam ubrany, źle wyglądasz? Nie, tak, źle wyglądasz. Tam. Wszystkim się podoba, wam się nie podoba. Nie, nikomu się nie podoba. A mi się podoba, taka fajna, luźna koszuleczka. Przewiewna. Sprzątałbyś to teraz. No, posprzątałbyś to, no to widzisz. Mamo! Weź te pomidory. Zobacz, Jezus kochany. No. Pamiętacie pamiętniki z wakacji ze śmierdzielami? Śmierdziele! Witajcie w Smrodowie! To co, zgadujemy, czy ten odcinek przebije tamto? Masz tutaj czystą koszulkę. Koszulkę masz, zakładaj ją. Czy ja no źle wyglądam? Rękę, no co ty dziecko jesteś, że ja cię czy my gdzieś wychodzimy w ogóle? Tak, wychodzimy ze swojej strefy komfortu. W sensie ja się czuję... Czasami wydawało mi się, że on miał nierówno pod sufitem. Widział rozlaną kawę i ściągał koszulkę, żeby ją wytrzeć. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie wytarł czegoś swoją koszulką. Nie rzucaj we mnie kamieniem. Jestem pod ochroną w moim rezerwacie. Nie możesz. Wycieraj sobie, a twoje no i będę wycierać, tak, bo jest brudno. Córce przekaż, zobacz. To jest co spokój. Ty robisz? W ogóle, mądrości, słuchaj, mądrości, jak, mądrości. Słuchaj, jak wychodzisz, to weź śmieci. Tylko nie zapomnij. Jakie śmieci znowu? No, swoje ubrania, buty, jak ogólnie wszystko wrzucę tego kosza na śmieci. Worek ze śmieciami z wygody wrzuca do kontenera z makulaturą. Widzi go przy tym sąsiadka. Hej, hej. Panie Tomczyk,
mam prośbę, czy mógłby pan wyjąć te śmieci i wrzucić do odpowiedniego kontenera? Ej, ale skąd ty wiesz, co on miał ze śmieci, a co nie? Kapitan Garzecz się znalazł, kolejny. Ja decyduję, ja płacę czynsz, tak samo jak pani zresztą, ja decyduję, gdzie wyrzucam śmieci, jak wyrzucam śmieci i kiedy wyrzucam śmieci, jasne? Ja nagrywam odcinek i to ja zdecyduję, kiedy coś skomentuję, okej? Okay? Na przykład teraz patrzcie na czarny ekran. To jest nicość. To jest to, co zobaczysz po śmierci. A to jest Szek. To też możesz zobaczyć po śmierci. To jest jedna z wielu możliwości. A teraz patrz na Piotrka. Piotrka możesz zobaczyć przed śmiercią. Przed śmiercią możecie też zobaczyć to. Wreszcie mi się go udało dorwać. Już teraz wiem, jak on to robi. Wow, odkryła najlepszy sposób na wyrzucanie śmieci. Rodziny jej nienawidzą. Czepisz się ode mnie wreszcie, babo? Oczepisz się? A od kiedy to my jesteśmy na ty, proszę pana? Bo teraz jesteśmy na ty, rozumiesz? A poza tym? Nie będziesz mi tutaj gderać co 5 minut. Wyłażę, a ty ciągle gapisz się tylko. On ją zaraz zabije. Spójrzcie na niego, on już obmyśla plan idealnego zabójstwa. Ja będę decydował. Co z tym człowiekiem się stało? Kiedyś był taki miły, a teraz nie do wytrzymania. Śmierdzący leń. Kawałek nie chce mu się dalej podejść. A do kogo ty mówisz, przepraszam bardzo? Do tych kontenerów na śmieci? Weronice udało się przekonać męża, żeby porozmawiał ze swoim byłym szefem. Janusz idzie poprosić go o ponowne przyjęcie do pracy. Mimo tego, że głównym powodem zwolnienia męża był brak higieny osobistej, Weronice nie udało się nakłonić go do kąpieli. Bo wy nie rozumiecie. On nie myje, żeby zaoszczędzić czas, ponieważ oglądał wywiady z Bill Gatesem oraz Steve'em Jobsem, którzy mówili, aby nie zaprzątać sobie głowy rzeczami, które są do przeskoczenia, które nie są ważne w twojej higienie pracy. Że tak naprawdę to, ile zastanawiasz się nad tym, co ubrać, czego posłuchać, co zjeść, jest całkowicie niepotrzebne. Powinieneś codziennie jeść makaron z ryżem. Ja naprawdę chciałem to powiedzieć normalną nazwę obiadu. Nie wiem, mam wylew chyba znowu. Wszyscy się z niego śmiejecie, że jest inny, a on się śmieje z was wszystkich, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami. Za dużo razy powtórzyłem słowo wszyscy. I ja jeszcze powiem, ja jeszcze dokończę. Wy po prostu zazdrościcie, bo chcecie wyrwać się z tego systemu po prostu ludzi, porażek, bez sukcesów, którzy cały czas siedzą na dupie, piją piwo po pracy. On odmyśla prawdziwą strategię tego, jak wyjść z tej bańki informacyjnej, w której żyje, która go męczy, która go wiąże na cały życie. Już zgubiłem wątek, o czym mówię w ogóle. Przed spotkaniem miał kupić sobie buty i koszulę. Jednak Janusz przychodzi do sklepu w brudnych rzeczach. Jestem tutaj, żeby załatwić sprawę. Teraz będzie kawę na ławę, tak? Moja koleżanka poszła po szefa tego supermarketu i teraz dopiero mu pokażę. Także czekamy, zobaczymy co on. Czemu tu wszyscy są pijani i gadają do nikogo? A, to parę dokument zapomniałem. On nie chce z tobą w ogóle rozmawiać. Ale co to w ogóle nie chce rozmawiać? Co ze mną nie chce? Z najlepszym pracownikiem z Zasuwa i Pajwanickiego, dawaj. Weź te łapy ode mnie i przestań mnie tu popychać. Sam sobie jesteś winny. Sędzia Anna Maria w Anie to TVN. Ja chcę dużo rzeczy powiedzieć, ale nie mogę, nie potrafię. Co to jest 20 stopni za oknem? Jest bardzo ciepło i jest bardzo miło. Szkoda, że nie wyjdę z domu, bo jestem youtuberem. Rusz tym mózgiem i wyjdź z tego sklepu, bo my cię tu nie chcemy. Ja mam ruszyć mózgiem sam. Sama sobie rusz tym muszkiem swoim. Kto go w ogóle tutaj wziął? Kto go wziął do tego odcinka? Kiedy w końcu Polsat zaczynam wypłacać odszkodowanie, okej? Okay? Chciałbym sobie kupić rower, żeby jeździć po swoim korytarzu. Jeżeli kupiłeś ostatnio rower, to jest mi strasznie przykro, ale może ktoś z was chce kupić rower. Jakby co, mam do sprzedania rower. Jest to super rower. Jakby co, to się odezwi. Chcę sprzedać rower. Z takich idiotów przejarać. Co? Przejarać. Dlaczego się tu nie da nic zrozumieć? Nie żeby co, ja też nie potrafię mówić, ale ja przynajmniej nie udaję, że jestem aktorem. Patrz, jeszcze wlazłem w syf jakiś. Jeszcze mi tu syfu brakuje. Specjalnie to zrobiliście, co? No wiadomo, że specjalnie. Dosłownie przed chwilą ktoś szybko wybiegł przed tobą, aby wysypać piasek, żebyś po prostu to zobaczył. Wszedł i po prostu doktor Strange to przewidział, że w 11 minucie par dokumentów wejdziesz w ten piasek, to była jedna ze 100 milionów możliwości. Weronika mnie zabije, teraz mam buty upierdzielone. Trzeba kupić coś nowego chyba. Najlepiej nowy mózg. W sumie to pierwszy egzemplarz w życiu. Janusz poszedł do sklepu z konfekcją męską. Znajduje to, czego szukał, ale szybko znajduje także powód do zdenerwowania. Dzień dobry, mówię, jest tu jakaś obsługa? Zapraszam. Ja już wspomniałam panu, że za chwileczkę do pana podejdę. Już widać, jak to się traktuje klienta w tym sklepiku. No, co to za traktowanie klienta? On jest najlepszym pracownikiem, on wie, jak się powinno traktować. Buty niedobre. Masakra. Koszula. Nie mam czasu.
On żyje w swoim wyodrębnionym od świata rzeczywistości. On w tych okularkach ma wszystkie możliwości najbliższej przyszłości. Tu nie ma chwili zawahania. Efekt motyla na każdym kroku. Weronika chciała biało. Pani, może ten... ja do pana za chwileczkę podejdę. Ale ta koszula jest stanowczo na pana za mała. Nie, proszę pana. Jest za mała? Nie no, gdzie? Przecież rączka się zmieściła. No to szanowna pani, poproszę o większy rozmiar. Tylko szybciutko. Ale proszę pana, pan tą koszulę ubrudził. Co ubrudziłem? Nic nie ubrudziłem, poproszę o większy rozmiar teraz. Rozumie pani, co do pani mówię? Jezu, spokojnie, dobra, nie unoś się tak. Ja się boję, że on zaraz wyjdzie z ekranu i na wszystkich pozabija. Typ powrócił do domu, powiedział żonce, że nie dostał tej pracy i uznał, że pozwie tego szefa do sądu. Bierz ten, syneczku, długopisik, karteczka i jedziemy tutaj. Napiszemy liścik panu Iwańskiemu. No, liścik do szefa będzie pisany i potem przeczytamy na live'iku na Insta i jakby wleci hajsik i będą nowi widzowie. Ty lekcje idź oprawiaj, a nie tutaj pomagasz ojcu w jego głupotach jakichś. A ty zdejmij do jasnej cholery te buty, mówię do ciebie, tak? Chodzę i tylko naprawdę po tobie sprzątam. Sama mi ściągnij, księżniczko. Sama mi ściągnij, księżniczko. Rozpykana! Babeczka spotkała się ze swoją kumpelą i opowiedziała jej sytuację co i jak. I ta jej przyjaciółka powiedziała, że musi postawić go do pionu i zarzucić mu ultimatum. Na przykład jeżeli nie znajdzie pracy, to wywalić go z sypialni. Weronika idzie za radą Beaty i każe Januszowi szukać nowego zajęcia lub iść do urzędu pracy. 44-latka ustaliła już termin spotkania. Janusz tym razem wziął na poważnie spotkanie i odpowiednio wcześniej szykuje się do wyjścia. Panie i panowie! Mamy to! Znowu mi zepsułeś lusterko! To było moje nowe lusterko! Kupię ci nowe. Ja to naprawię, kupimy nowe! Wody się boisz? Idź! Tak, wody się no boję. Idź, ona jeszcze nikomu krzywdy nie robiła! Szlafok szafą mi tutaj zostaw, bo ten... W ogóle spodnie, że się w burcerów będę robił. Ej! Dawaj! Weronika! Boże! Ty jestem piękniejszy, jestem pan bohater! Mam taką dziwną umiejętność, kochani. Jedna z niewielu, które posiadam, bo umiem też chodzić i mówić. Umiem wywołać płacz. Dlaczego mnie wzięli do Titanika? Weronika, co ty robisz? Weronika, otwieraj te drzwi, słuchaj. Otwieraj te drzwi! Nie wypuszczę cię, dopóki się nie wykąpiesz. Słuchaj, wywalę zaraz szybę i do urzędu też nie pojadę. Dobra, nie rób afery. Idź się wykąpać. Wykąp się, to cię Maja wypuści. Muszę opatentować ten sposób, jak ktoś będzie mnie wkurzał. Za drzwi słychać lecącą wodę. Kobiety po raz pierwszy od dawna triumfują. Może w końcu doszło coś do niego. Matko. Dawaj! Dobra, wypuść go. No patrz no. Jeszcze raz mnie zamkniesz. Co ty tylko włosy zmoczyłeś? No nie, to co? No i jestem czysty. Ale was w***ił. Gościu poszedł do urzędu zarejestrować się jako bezrobotny, ale zamiast ładnie ogarnąć sprawy w urzędzie, zaczął krzyczeć i obrażać urzędnika. A kiedy urzędnik próbował go uspokoić, to nasz główny śmierdziel zdenerwował się, wyszedł i uznał, że wszystkich pozwie. Byłego szefa, urząd i pracownika urzędu. No cześć, żonka. Co ty robisz tutaj? Ciekawego? Ścierasz sofę. A czemu? A po co? Jakiś gości będziemy mieli? A nie wiem, czy kojarzysz, takie nowe bakterie i wirusy wpadają w odwiedziny, a ty będziesz ich przewodnikiem. Janusz, mając na względzie nagrodę, jaka go czeka, od razu poszedł pod prysznic. Jest w dobrym nastroju. Mam kotka. Chodź. Kochanie, chowamy tą pościel i wracamy do sypialni. Poczekaj. No najpierw mi powiedz, czy byłeś w urzędzie pracy. On był pod prysznicem, to jest ważniejsze, okej? Okay? Nie rozmawiajmy już o tym, chodź, ci wyściskam. Nie. Nie, ja też nie chcę. Proszę nie, kobieto, walcz! 3 dni później. Weronika musiała iść do lekarza i poprosiła Janusza, żeby poszedł zamiast niej na konsultację z wychowawczynią Szymona. Chłopak nie jest zachwycony pomysłem, bo chciał zrobić dobre wrażenie na nowej nauczycielce. Chciałabym porozmawiać jeszcze z twoim tatą na temat zaistniałej sytuacji na boisku. O proszę, jaki ciściaszek, nawet uszy z wosku wymył. Chłopcy pobili się na boisku i trzeba to wyjaśnić. Są reguły w szkole i niestety każdy uczeń musi ich się trzymać. Uważam, że... No ale co tam pani uważa, co pani uważa? Co pani myśli, że jak pani ma taką ciepłą posadkę, siedzi sobie pani... To może pani mieszać z błotem mojego synka i mnie? Okej, nie... Chodźmy po prostu dalej. Gdy Szymon wraca do domu, jest wściekły. Wstydzi się za ojca. Chłopak ma już go dosyć.
Obawia się, że Janusz przez swoje zachowanie zniszczy ich rodzinę. Co ty robisz, Szymon? Pakuję rzeczy ojca. Ale jak pakujesz rzeczy ojca? Czy oni mają tam tylko jeden pokój na cztery osoby? W sensie przecież tam nie ma innych pokoi sypialnianych. Nawet ta córka siedzi w rzekomo sypialni rodziców, czyta sobie gazetę. 5 minut później. Przyszedłem tutaj do pana. Ale ja nie będę z pana, nie ma o czym rozmawiać w ogóle. Ale ja nie przyszedłem po to, żeby panem dyskutować i rozmawiać, tylko po to, żeby pan mnie przyjął do pracy, tak? To ja jestem pana najlepszym pracownikiem, jeszcze w dodatku lubianym. Nie widzę ani jednej osoby, która mogłaby cię lubić. Nie, więc ja pana pozwę. Nie będę rozmawiał z panem. Pana pozwę, pracowników. Prawie jak pewien youtuber. Wszystkich chcesz pozywać! No i wszystko potoczyło się tak, że on poszedł do adwokata, żeby pozwać szefa supermarketu, żona wywaliła go z domu, więc wprowadził się do matki, ale po dniu stwierdził, że nie będzie mieszkał u matki i pojechał z powrotem do żony. Ale ta go wyśmiała i nie pozwoliła mu się wprowadzić z powrotem. 2 miesiące później odbywa się rozprawa. Miesiąc temu odbyło się pierwsze spotkanie pojednawcze Janusza i kierownictwa marketu, które jednak nie przyniosło rezultatów. Przecież on serio pozwał tego szefa i on serio myśli, że wygra w sądzie. Puchar dla największego debila roku trafia do... To nie tak, że ty jesteś debilem, to nie tobie chciałem dać puchar. Błagam, nie dawaj mi dislike'a. Godzinę później Janusz przegrał sprawę. No kto by się spodziewał? Szok! Przegrał sprawę! Ale jak to normalnie od początku wiedziałem, że wygraną ma w kieszeni? Ja się zaangażowałem troszeczkę za bardzo w ten odcinek. Wydaje mi się, że powinien się troszeczkę wycofać. O 3 przesunięcia fotelu do tyłu. Mam nadzieję, że widzimy się w niedzielę. Jeszcze nie wiem, jaki odcinek będzie w niedzielę. Wiem tylko, że będzie on zły. Mam nadzieję, że to nie będą trudne sprawy. To są moje takie dwie nadzieje. Idę, muszę się przebadać, bo obawiam się, że mam udar mózgu. Do widzenia!